Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa po 4000 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500 zł. Czy to jest prawda? Wystarczy, jeżeli połowa z nich zarabia 4000, a połowa 3000, 4000 dodamy do 3000, wychodzi nam 7000, podzielimy na 2, to jest 3500, więc to jest zdanie prawdziwe. I drugie zdanie, gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000, a druga 4000, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni. Oczywiście, że się nie zmieni, bo jeżeli niektórzy zarabiają, czy połowa z nich zarabia 3000, połowa 4000 i odchodzą dwie osoby, z których jedna zarabia właśnie 3000, druga 4000, to średnia arytmetyczna zostanie ta sama. 3500 złotych. Więc to jest oczywiście zdanie prawdziwe. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.